z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Walka z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Dorota Maciejewska, witam serdecznie i zapraszam na serwis informacyjny. Zobaczcie, jakie tematy przygotowaliśmy dla Państwa. Szósty piknik motocyklowy. Regionalne Centrum Krwiodawstwa apeluje o oddawanie krwi. Najciekawsze akcje Tubądzina Wolej Mosir Sieradz w sezonie 2020-2021. Warsztaty malujemy w plenerze. Najpiękniejsze gole Warty Sieradz w rundzie wiosennej. Za nami kolejny już szósty piknik motocyklowy. Święto miłośników jednośladów przyciągnęło do Sieradza zarówno motocyklistów z całego kraju, jak i mieszkańców miasta spragnionych imprez plenerowych. W mieście zrobiło się głośno i gwarno. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ponad 1500 kierowców jednośladów z całego kraju przybyło do Sieradza na szósty piknik motocyklowy. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Po nabożeństwie uczestnicy pikniku przejechali ulicami miasta do Parku Staromiejskiego, gdzie rozpoczęło się kwestowanie i biwakowanie. Imprezę otworzył tradycyjnie prezes Stowarzyszenia Motocyklistów w Sieradzanie, Jacek Mikołajczyk. To jest bardzo fajnie i cieszę się. Jak zwykle po raz szósty Bozia nam pomogła, bo to tylko wszystko w rękach Boga, ta pogoda, bo burze były takie, że już byliśmy pod takim znakiem zapytania, czy ta impreza w ogóle się odbędzie, ale wszystko jest super i myślę, że jest okej. Okay. Motocyklista to jest inna nacja, jak tutaj powiedziałem, ktoś się ze mnie wyśmiał, dlaczego to da, bo dlatego tak jest. My się szanujemy, nieważne czy jesteś z miasta, czy ze wsi, czy masz motocykl taki, czy taki, zawsze po trasie ręka do góry podniesiona, zresztą w całym świecie taka jest polityka i tak jest wszędzie, dlatego też mówię, no jesteśmy razem i motocykliści są naprawdę dobrymi darczyńcami. Zawsze pieniądze to zbierane, to zawsze było tak, że zawsze nam pomagają, zawsze z nami są. I tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś wie, że to jest zbierane dla kogoś, to zawsze przyjeżdża i nieważne, czy deszcz pada, czy nie, zawsze jesteśmy razem. Piknik ma niezmiennie charytatywny charakter. W tym roku zbierano pieniądze dla Amelii Gidelskiej i Briana Kubery. Motocykliści dzieciom, samo hasło nas do czego zobowiązuje. Mamy pod opieką trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, Tomisławice, Godonice i Sieradz, ale co roku zawsze mamy jakieś takie potrzeby z zewnątrz, czyli w tym roku rodzice Amelki Gidelskiej nas poprosili, żeby można zbierać jakieś pieniądze. Oczywiście też jesteśmy w stanie pomóc Brianka Kuberę i nie zapominamy o naszych dzieciach polskich we Lwowie, bo chcemy jechać, no niestety jakoś się to nie udaje. Może wreszcie w tym roku coś się uda, bo większość z naszych motocyklistów, jak Państwo wiecie, już jest zaszczepionych, no bo trzeba podróżować po kraju i po Europie.
Oprócz zbiórki pieniędzy była również okazja podzielić się życiodajnym płynem. Przy ulicy Portowej pojawił się specjalny autobus do oddawania krwi. Zbiórka zorganizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi Strażak przy OSP w Sieradzu cieszyła się sporym zainteresowaniem. 45 osób oddało łącznie ponad 20 litrów krwi. Bardzo cieszy każda zbiórka, czyli każda organizacja, która działa na rzecz honorowego krwiodawstwa i organizuje przy okazji różnych eventów również zbiórki krwi. One się cieszą bardzo dużą popularnością. Cieszymy się bardzo, już niespełna 40 worków jest pobranych. Także jest jeszcze kolejka, cieszymy się, myślę, że to będzie udany dzień, udana zbiórka, bo krwi brakuje. Na pewno mieliśmy mniejsze zapotrzebowanie na krew, kiedy szpitale w związku z pandemią ograniczały swoją działalność. Teraz to zapotrzebowanie jest bardzo duże. Na terenie województwa łódzkiego mamy 56 szpitali, które zamawiają u nas krew i potrzebujemy tej krwi, tym bardziej, że jest okres wakacyjny. Honorowi dawcy krwi wyjeżdżają na wakacje. Dlatego alarmujemy i apelujemy, że krwi brakuje, zapraszamy wszystkich do nas. No, mamy już ponad 30 parę osób, i także to ładnie trwa, ładnie idzie dość, no jest sporo. W większości to są klubowicze nasi, no bo wiadomo, że są poinformowani o takiej zbiórce, no i akcja przebiega zgrabnie, tak sprawnie, bardzo sprawnie. Dzięki właśnie też obsłudze przybyło nam 16 nowych członków dzisiaj, którzy zapisali się do klubu. I 3 osoby, które się zgłosiły, które pierwszy raz właśnie oddały. U nas pandemia, która była takie zagrożenie, to nie miało wpływu na działalność naszego klubu, bo zawsze na każdych zbiórkach mieliśmy powyżej prawie około 50 osób, 46, 47, 42 osoby. I pandemia nie przeszkadzała, po prostu dawcy chcieli pomóc drugiemu człowiekowi, bo wiedzieli, że w tym momencie, jak ta pandemia tak działała, że ta krew jest bardzo potrzebna i się więcej mobilizowali, jak nie było pandemii. Wręczono także medale i odznaczenia dla osób, które oddały dużą ilość krwi. 3 członków nagrodzono medalem Zasłużony dla Zdrowia Narodu, a 5 członków otrzymało odznaczenie 2. i 3. stopnia. Przybyli na wydarzenie, mogli zobaczyć motocykle w różnorodnych odsłonach, zjeść ciepły posiłek czy skorzystać z symulatora dachowania i hamowni symulatora Willy. Tradycyjnie odbył się pokaz jazdy stunt. Licznie zgromadzeni widzowie oglądali popisy na kładzie. Nie zabrakło również koncertów w amfiteatrze. Dla publiczności zagrała m.in. kapela PSP Sieradz. Uczestnicy przyjechali do Sieradza z różnych stron i nie ukrywali, że organizacja pikniku jest świetna i można się dobrze bawić. Skąd panowie przyjechali? Bardzo blisko, z Łasku, z Pabianic i z Łodzi. I często bierzecie udział w takich zlotach? Dość często. Z reguły to jak blisko, to prawie każdy. Jak teraz wam się sezon zaczął? Już gdzieś dalej się wybraliście? No ja to byłem trajką byłem w Ostrawie, no i po całej Polsce. No teraz jedziemy, w tym tygodniu jedziemy do Szczecina. Też tak samo, tylko że motorami, na taki tygodniowy wypad, objazdówka Pomorza. Wcześniej się wybierają chłopaki do Austrii, bodajże na zlot taki no, nie wiem, ogólnoeuropejski. Jak wam się podoba dzisiaj w Sieradzu? No, bardzo ładnie, pogoda dopisała, żurek smaczny, nie ma co narzekać. Jakby nie było fajnie, to byśmy nie przyjeżdżali. Prosta zasada, jak jest miło i przyjemnie, to gdy się jedzie. My przyjechaliśmy z Osekowa, z znajomymi i tu z kolegą, kolega też z Łasku, chłopaki z Widawy. Jak się panu podoba tu? Super nam się podoba, przyjechaliśmy z kolegą właśnie z grupy motocyklowej Willy Team Wieluń. Podoba nam się zlot, jestem już tutaj drugi raz, super jest zorganizowane, żureczek dostaliśmy, żeby się posilić w ten gorący dzień i myślę, że zawitam tu jeszcze na kolejny, jak będzie. Byliśmy w Częstochowie na przykład, nie było, był zakazany, ale udało nam się jakoś dojechać i byliśmy ze znajomymi.
No. Jak w ogóle sezon mija teraz? Bardzo fajnie. Już na ten, od tego początku sezonu zrobiłem już 1500 km i tak dalej cały czas. No, w sezonie staram się takie 11 tysięcy, 12 zrobić kilometrów. A pan ile tutaj już z kilometrów nakręcił w tym sezonie? W tym sezonie będzie coś koło 4000, ale w tym sezonie po prostu jeżdżę trochę mniej niż w zeszłym, ale myślę, że do tych 10 tysięcy jakoś tam dobijemy. Kolejna edycja pikniku motocyklowego już za rok. Okres wakacyjny sprawia, że krwi brakuje i potrzebna jest każda jej ilość. O tym, jakie warunki należy spełnić, by podzielić się krwią, udaliśmy się do Sieradzkiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Otrzymaliśmy sygnały, że w ostatnim czasie brakuje krwi. Co mogą nam Państwo powiedzieć na ten temat? Tak, okres wakacyjny dla nas to jako krwiodawstwa to taki trudny okres, ponieważ zapotrzebowanie rośnie. Mimo normalnej pracy szpitali, gdzie ta krew jest używana do rutynowych zabiegów, mamy okres, w którym zwiększa się ilość wypadków. Te wypadki niestety generują najczęściej większe zapotrzebowanie na krew, a jednocześnie w okresie wakacyjnym nasi stali dawcy, którzy oddają sukcesywnie co 2 miesiące czy co 3 miesiące krew, no często są na jakichś urlopach, wyjazdach i dlatego tych dawców jest mniej, a zapotrzebowanie po prostu nam wzrasta. Jakiej krwi brakuje obecnie najbardziej? Tak naprawdę nigdy nie można powiedzieć, której konkretnej grupy krwi potrzeba, bo to wszystko zależy od tego, kogo leczymy, komu potrzebujemy tą krew podać. Najczęstszą grupą jest grupa A, natomiast wiadomo, im w populacji danej grupy jest więcej, tym zapotrzebowanie jest większe. Co nie znaczy, że tych grup, których jest populacyjnie mniej, potrzeba mniej, no bo też jest mniej krwiodawców, którzy tą grupę oddają. Więc zapraszamy do każdego punktu, do każdego naszego działu terenowego, czy do Regionalnego Centrum. Wszystkie osoby z każdą grupą krwi, z każdej grupy będziemy się cieszyć, jeżeli tylko ktoś odda. Co trzeba zrobić krok po kroku, żeby oddać krew? Po pierwsze, trzeba być w miarę zdrową osobą, tak? W wieku między 18 a 65 lat. Nie przyjmować leków lub jeżeli przyjmujemy leki, to można to sprawdzić, z którymi lekami można oddawać, albo zgłosić do naszego lekarza, zapytać, czy z tymi danymi lekami można oddawać, z danymi jednostkami chorobowymi. Oczywiście samo przygotowanie oddania też jest bardzo ważne. Trzeba zjeść lekkostrawne śniadanko, wypić dużo wody. Już dzień wcześniej pijemy znacznie więcej wody niż standardowo. Jeśli chodzi o terenowy oddział w Sieradzu, wygląda to tak, że zgłaszamy się w godzinach pracy do oddziału. Jest osoba rejestrowana, tak, wypełnia w pierwszej kolejności, z racji, że mamy jeszcze stan epidemii, wypełnia ankietę taką epidemiologiczną, potem jest rejestrowana w systemie, wykonywane są badania wstępne, czyli pomiar poziomu hemoglobiny, trafia potem taki dawca nasz do lekarza, lekarz przeprowadza wstępny wywiad lekarski i jeżeli tutaj nic nie budzi jego wątpliwości, czyli nic nie wpływa ani na bezpieczeństwo tego dawcy, ani na bezpieczeństwo ewentualnego biorcy tej krwi, to po prostu jest skierowany do oddania, siada na fotel, pobieramy krew i wszyscy jesteśmy, że tak powiem, zadowoleni. Dawca ratuje komuś życie, a my mamy ten cenny lek, żeby ratować naszych pacjentów. Krwiodawcy z racji tego, że cząstkę siebie oddali, zawsze dostaną od nas w podziękowaniu czekolady, które są takim uzupełnieniem kalorycznym tej oddanej krwi. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że są różne akcje promocyjne właśnie krwiodawstwa i w tych momentach też są dodatkowe upominki w postaci różnych takich gadżetów. Jak spędzić dzień po oddaniu krwi i jak się odżywiać w tym czasie? Po oddaniu krwi na pewno trzeba troszeczkę o siebie zadbać, czyli nadal pijemy sporo wody, żeby uzupełnić te płyny, które straciliśmy, tak, oddając krew. Zjadamy sobie jakieś lekkie posiłki. Staramy się nie pracować fizycznie, nie uprawiać sportu w ten dzień. Ale to jest taki pierwszy dzień, każdy kolejny już spokojnie wracamy do normalnego trybu życia. Nie ma się czego bać, zapraszamy, mamy tutaj bardzo fajny personel, który zawsze jest życzliwy i chętny do pomocy naszym krwiodawcom. Pracujemy od godziny, tutaj rejestracja jest od godziny 7.30 do 10.30. Bardzo serdecznie zapraszam, niech każdy poczuje, jak to wygląda uratować komuś życie albo zdrowie. Choć sezon siatkarski dawno już za nami, wybraliśmy dla Państwa kilka najciekawszych akcji oraz interwencji w wykonaniu Tubondzina Volley Mosir Sieradz.
Siatkarze od nowego sezonu po 3 latach przerwy wrócą na wojewódzki szczebel i wystąpią w 3. lidze ze względów finansowych. Mamy nadzieję, że i tym razem dostarczą nam wiele ciekawych i sportowych emocji. Jako pierwszy dzisiaj sędzieje pan Łukasz Miszkę. Najmłodsi mieli okazję znów rozwinąć lub poznać swój artystyczny talent. Uczestnicy malowali na sztalugach i poznawali podstawy malowania prac, czego efektem były ciekawe pejzaże z elementami zabytkowej architektury. Za nami kolejne warsztaty plenerowe dla dzieci Sieradzkiego Centrum Kultury. Tym razem mali artyści mogli wyrazić siebie na sztalugach przed Teatrem Miejskim. Sieradz oczami dziecka. Myślę, że to jest chyba najpiękniejszy temat na ten moment. Tym bardziej, że są wakacje, że jest zielono, że jest swoboda w głowie twórcza. Także wybieramy sobie tutaj w tym bezpiecznym zaułku przy pięknym teatrze miejsce na to, żeby pomieszać, pokombinować troszeczkę w barwach i wykorzystać motywy, które już są. Dzieci wysłuchały również bardzo pomocnego wykładu na temat przyrządów artystycznych. Dzisiaj będziemy malować na papierze akwarelowym. Wiecie, co to jest papier akwarelowy? Nie. Papier akwarelowy to jest papier, spójrzcie. Już od razu nam mówi tutaj, tak, co to jest za papier. To jest papier, który ma odpowiednią gramaturę, tak? I teraz spójrzmy. Gdzie on tutaj jest, tak? On mówi nam, że jest 21 na 29 cm i zobaczcie, 300. Teraz jak będziecie kupować papier, to już jesteście świadomi, w jaki sposób go kupować. Musicie patrzeć na cyfry. 300 to jest dużo? Tak. A spójrzcie, mam inny papier, jakby ktoś chciał rysować. Spójrzcie, jaki tu jest? 130. Czyli ten jest więcej niż 2 razy grubsze. Zawsze trzeba zacząć lekcję z taką świadomością tego, co ma się, jaki warsztat, jakie są ołówki, jaki rodzaj, na jakim papierze mam rysować, żeby dziecko mogło zadecydować, co chce robić. Bo samo danie kartki, rysuj, maluj, to nie na tym polega. Ale musimy to robić delikatnie, te prelekcje muszą być takie gdzieś tam wetknięte, poza jak trochę żartem. Kiedyś to był taki alchemik, który w swojej pracowni, która wyglądała jak taka pracownia chemiczna, alchemiczna, tak, wytwarzał nowe pigmenty kolorów. Wytworzenie czasami jednego pigmentu trwało dobrych kilka dni. Także jak patrzymy, mam nadzieję, że teraz docenicie te stare obrazy, które są na przykład w kościołach, ponieważ taki jeden obraz powstawał kilka lat.
Ale powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że czasami taki kawałeczek, taka kostka koloru mogła kosztować jak dobry nowy samochód. Myślę, że będzie feria barw, no w Sieradzu tylko i wyłącznie tak, z przytupem na mocno. Dzisiaj jest albo rysowanie, albo malowanie, akrylami oczywiście, profesjonalnie, żadnymi plakatówkami ani temperami. Akryl jest dobrym, mocnym kolorem, niech one się cieszą barwą. Na razie nie chcę twórcom naszym przeszkadzać, bo jak się zabrały do pracy, no to nie będziemy, prawda, im tutaj za bardzo się wtrącać. SCK zaprasza na kolejne warsztaty. Tymczasem młodym uczestnikom życzymy rozwoju artystycznych pasji. W zakończonym sezonie czwartej Ligi Łódzkiej piłkarze Warty Sierac zajęli drugie miejsce. W rundzie wiosennej zdobyli na swoim stadionie wiele efektownych bramek. Wybraliśmy dla Was najpiękniejsze gole biało-zielonych, które mogliście oglądać za pośrednictwem naszych transmisji na żywo. Kończymy nasz serwis informacyjny, a już za chwilę m.in. nowy cykl Kultura Przestrzeni. Zostańcie z nami. Zapraszam na pierwszą część programu z cyklu Kultura Przestrzeni. Kierownik działu wzornictwa Grupy Tubondzin Anna Skonka-Wojtysiak opowiedziała o najnowszych trendach i kolekcjach płytek ceramicznych, które pojawiły się na rynku. Niebawem zobaczą Państwo dalszą część cyklu, tym razem o modelach i wzorach przeznaczonych do łazienek. Witamy Państwa w programie Kultura Przestrzeni. Ostatni raz mieliśmy przyjemność gościć w salonie w Tubondzinie i spotykać się z moim gościem, z panią Anną Skonka-Wojtysiak. I jesienią właśnie obiecaliśmy wspólnie, że będzie dalszy ciąg tych spotkań. Tym bardziej się cieszę, że jesteśmy w pełni zdrowi i możemy z Państwem porozmawiać na tematy dotyczące tego, co aktualnie jest na topie. Porozmawiamy o tytule samym. Dlaczego Kultura Przestrzeni? No, długo się nad tym zastanawialiśmy.
bo kultura przestrzeni jest to bardzo pojemne pojęcie, tak? Ono dotyczy naszej zarówno sfery osobistej życia, jak i tych przestrzeni urbanistycznych, tam gdzie jest natłok ludzi i tam gdzie jest nas mniej, czyli w tych indywidualnych naszych pomieszczeniach. I kultura przestrzeni chyba w takim dużym skrócie można by ją połączyć z taką wygodą, pragmatyzmem, a jednocześnie takim ciepłym azylem, gdzie my po prostu czujemy się dobrze. Długo optowałem za tym, żeby jednak używać w tytule słowa design przestrzeni, ze względu na to, że wy jako firma globalna o zasięgu globalnym już właśnie to słowo design wpisaliście na stałe, jak gdyby robicie różnego rodzaju wydarzenia, czy to związane z młodymi architektami. Wszędzie to słowo design tak, się pojawia. Tak, tak. Targi designu, designerzy. Bo design jest bardzo szerokim, jeszcze szerszym pojęciem, prawda? Tak, i on dotyczy właściwie każdej sfery naszego życia, tak? Bo możemy mieć designerskie ubranie, designerskie buty, designerskie meble, ale i designerskie płytki, wśród których dzisiaj się prezentujemy. Design. Słowo trudne, bo tak jak powiedziałeś, bardzo pojemne. Natomiast nam projektantom przyświeca i wszystkim, z którymi pracujemy nad kolekcjami, przyświeca hasło design jest nie dla designera, ale dla ludzi. Dlatego, że my projektując kolekcje, o których tutaj dzisiaj sobie porozmawiamy, musimy wiedzieć, że nie wszystko to, co nam się podoba, to, co my zaobserwowaliśmy, to, jak wykreowaliśmy przestrzeń, spodoba się naszym klientom. I to jest bardzo trudne połączenie trochę sztuki, rzemiosła, technologii z tym, żeby oddać produkt dobry, a jednocześnie ciekawy. Aniu, rozmawialiśmy jesienią o trendach i o nowych kolekcjach, które były w trakcie przygotowywania, bo tutaj chyba warto jeszcze o tym wspomnieć, że wtedy już wiedzieliście, że ta przestrzeń musi być mimo wszystko cieplejsza, bliżej tej osobie, która spędza więcej czasu w pracy zdalnej, w domu, tak, musi stworzyć jak gdyby na nowo swój świat. I może to kilka słów powiedzmy jeszcze, bo wiem, że i psycholodzy również byli zaangażowani w tworzenie tych nowych kolekcji. To, tak jak rozmawialiśmy jesienią, był bardzo trudny czas. Natomiast my bardzo ciężko pracowaliśmy i to, co obiecaliśmy jesienią, nawet podczas ostatniego programu, że chcemy dla klientów oddać zupełnie nowe kolekcje w kolejnych formatach i w brandzie Macieja Zienia, zrealizowaliśmy. Stąd właśnie też doradztwo psychologów, bo w pewnych aspektach chcieliśmy to pogłębić, tak? Czyli zrozumieć właśnie przestrzeń, którą dzisiaj musimy oddać naszym klientom. Kiedy połączyliśmy prywatne życie z pracą, stał się najważniejszy. Wygoda, pragmatyzm, ale jednocześnie pojawiły się ciepłe barwy, tutaj na to stawiali wszyscy konsumenci. Pojawiły się kolory niebieskie, zielone, bo one... Czyli kolory wszystkie, tak, które wpływają tak, na spokoju, to, żebyśmy uspokoić się mogli, wyciszyć. Dokładnie, tak? na relaks, ale również postawili nasi klienci na takie wyraziste akcenty. Bez tego nie ma dobrego produktu, na trwały materiał. Planując swoją przestrzeń, musimy o niej myśleć w jakiejś dłuższej perspektywie i im lepszy produkt jakościowo, materiałowo, tym wiemy, że dłużej nam posłuży. Mówiąc produkt lepszy, trzeba wspomnieć również o tym, że jest ten produkt w pełni przyjazny środowisku, jest biodegradowalny. Tak. Nie tylko będzie służył, patrząc na wzór i jakość tego surowca ileś lat, ale będzie później absolutnie nieszkodliwy dla naszego otoczenia i środowiska. W rankingach takich europejskich, oczywiście czasopism designerskich, o których rozmawialiśmy, ceramika pojawiła się jako jeden z naturalnych materiałów, na który stawiali europejscy klienci, obok oczywiście tkaniny i wikliny, tak? Więc ta ceramika też zbliżyła nas do natury, bo my nie tylko z tej natury czerpiemy wzorniczo, ale z tej natury czerpiemy wszystkie nasze surowce, dzięki którym tworzymy taką, a nie inną płytkę. No dobrze, Aniu, rozmawialiśmy jesienią, składaliśmy obietnice naszym widzom, w związku z tym wracam
do tej obietnicy, bo nie odkryliśmy wszystkich kart. Nie odkryliśmy w dalszym ciągu cyklu. Będziemy rozmawiali już o konkretnej przestrzeni. Będziemy Wam doradzali, pokazywali, jak można rzeczywiście tą przestrzeń zagospodarować. No to odkrywamy trochę tajemnicy. Porozmawiajmy na początek o marce Tubondzin, o kolekcjach marki Tubondzin i kreacji, którą stworzył ponownie Maciej Zień. Tak jak pamiętacie, Maciej Zień w poprzedniej kolekcji nawiązywał do wspaniałych miast, do olbrzymich przestrzeni. Tam się pojawiał Paryż i nie tylko, tak? A w tej chwili nawiązujemy do mody i do stylu w modzie. W modzie, tak. Tubondzin, marka Tubondzin. Jesienią mówiliśmy o formacie 33x90, natomiast wspominaliśmy o tym, że pracujemy nad kolekcjami w formacie mniejszym 30x75, kolekcjami łazienkowymi. Udało się właśnie dzięki współpracy z technologami, z działem dekoracji, z psychologami, z projektantami, architektami wykreować 6 kolekcji, które bardzo silnie chcieliśmy osadzić w trendach tych właśnie postpandemicznych. Czyli postawiliśmy na zielenie, na granat, na przykład kolekcja, a z drugiej strony bardzo je wyróżniliśmy, żeby każdy klient dostał to, co chce. Więc na przykład kolekcja Might Garden nawiązuje do stylu angielskiego. Tam ta kolorystyka jest bardzo stonowana, pastelowa, te zielenie, niebieskie kolory tylko się tak pojawiają jako niuanse, natomiast mają motyw kwiatowy, dlatego że my chcemy mieć we wnętrzu troszeczkę natury, chcemy się zbliżyć do przyrody. To jest ten relaks i spokój, o którym rozmawialiśmy. Z konieczności, a nie pamiętasz te czasy, siedzieliśmy wszyscy w domach, prawda? Dokładnie. Na polskich ulicach było po prostu pusto. Coś się działo w przyrodzie, a my tego nie mogliśmy obserwować, nie mogliśmy z tego czerpać, korzystać. W związku z tym takie zapotrzebowanie nas wszystkich. Tutaj projektantka Agnieszka Michalak, tworząc, kreując tę kolekcję, skorzystała po prostu z zielnika. Przeczytała książkę o zielniku i stąd taki angielski ogród, tak, ta inspiracja. Kolekcje na przykład Maitons i Gold Green, mocno osadzone w kolorystyce turkusu, zieleni, niebieskości, niby kolorystycznie zbliżone, a zupełnie różne. I kolekcja Gold Green nawiązuje też do takiego trendu dosyć silnego, że ten rok generalnie ma być rokiem rzemiosła i artystów. I ona nawiązuje trochę do kultury wschodu, do kultury robienia tkanin ręcznie malowanych. Te dekory mienią się miedzią i to są te wyraziste akcenty, o których mówiliśmy. Natomiast kolekcja Maitons, zupełnie drugi kierunek. Też wycisza, uspokaja przestrzeń, ale znowu w takim stylu glamour. Bardzo delikatnym, tam się troszeczkę mieni, jakaś perła. Zupełnie inną, odmienną, trochę dla zabawy może lastryko, które jest bardzo modne w ostatnim czasie. I kolekcja Dots jest troszeczkę taką zabawą tym lastryko. Ona jest potraktowana kolorem, ona jest potraktowana dosyć mocną strukturą, która kreuje nam jedną czy dwie ze ścian w taki sposób 3D niemalże. Do tego też można dodać jakiś oczywiście pastelowy kolor, tak, w niebieskościach, które są tam zawarte. I mamy bardzo czystą taką przestrzeń, która daje nam oddech. Po prostu możemy się uśmiechnąć w tej przestrzeni. Ale są też kolekcje dosyć mocne, charakterne, bo to, o czym mówiliśmy jesienią, nawiązując do trendów tegorocznych, nie zaginęło, czyli mocne te czernie, takie akcenty też zdecydowane. Tak, to jest kolekcja na przykład Modern Basalt. Mocny właśnie sam bazalt, tak, jest z kamieniem już takim charakternym, zdecydowanym. To jest taka łazienka, powiedziałabym, dla odważnych. Oddechem dla niej jest kolekcja Brass. Tam dodaliśmy troszeczkę szklanego efektu. Strukturę uzyskaliśmy w szkle. Tutaj troszeczkę koleżanka inspirowała się po prostu naszym Bałtykiem, trawami, które są na wydmach i to wszystko oddałyśmy. Aniu, cykl programów rusza. Jak gdyby powiedz, co proponujesz w dalszej części tego cyklu? Co na początek? O czym warto będzie porozmawiać? Nasz cykl programów poprowadzimy z ekspertem, panem Krzysztofem Kuligiem, który w grupie Tubondzin doradza szczególnie fachowcom, jak kłaść płytki, jak docinać, jak fugować.
I tak się podzieliliśmy troszeczkę, że ja będę serce, on będzie rozum. Czyli ja będę mówić o designie, jaki podział stworzyć, przestrzeń, jak zagospodarować, żeby się dobrze czuć, przestrzeń, tak? A pan Krzysztof poopowiada nam, jak to zrobić praktycznie i żeby posłużyło nam na lata. Ale nie odpowiedziałaś mi, od czego zaczynamy, od jakiej przestrzeni zaczynamy? Zaczniemy od łazienki. Zaczniemy od łazienki, tak. Chciałbym wrócić chyba do tego, co jest dla nas bardzo ważne. Mówię o tej kolekcji, o której rozmawialiśmy już jesienią, o stylizacji i o Maćku Zieniu. Mhm. Ta kolekcja jest już gotowa. Wiem, tak, że macie tak. konkretne plany z tym związane. Ona lada moment będzie już na rynku. Tak jak wspomniałeś, razem z Maciejem, jego ideą właściwie było to, żebyśmy wykreowali teraz kolekcje nawiązujące do stylu w modzie. Dlatego, że wcześniej ubraliśmy kolekcje w miasta, tam gdzie moda się działa, a w związku z tymi doświadczeniami popandemicznymi i to, co się działo w czasie pandemii, chcieliśmy postawić po prostu na człowieka. To, jak on się ubierał, to, jak był zamknięty w domu, a jednocześnie chciał się czuć dobrze w tym, co na sobie nosi i pozostawać w trendach modowych. I podzieliliśmy kolekcję Macieja na takie cztery style. Boho, funky, sophisticated i timeless. I tak bardzo krótko opowiem. Bardzo proszę. W kolekcji Boho nawiązujemy do artystycznej bohemy, bo tak się styl boho kojarzy. Tak. To też jest taki eklektyzm, tak? Gdzie te style w tym boho się mieszają, od hipisowskich po jakieś nawet takie lekkiej burżuazji początku XX wieku. Mhm. I ten styl właśnie tak wymieszaliśmy. To ma być styl, w którym klient czuje się swobodnie, dobrze, on nie jest jakiś nachalny. Zupełnie przeciwstawny do niego jest styl sophisticated. To jest taki styl bardzo elegancki, wymagający, tak? Taki, gdzie świeci i gdzie ta przestrzeń migocze różnymi dodatkami. Styl funky to zabawa. To jest zabawa materiałem. Te materiały, których Maciej używa do swoich tworzenia kreacji, my chcieliśmy jakoś zabawić się nimi w ceramice. Więc ta kolekcja funky myślę, że jest najbardziej zaskakująca, jeśli chodzi o kreację Maciej Zień. Mm-hmm. Bo ona jest nie tyle zabawowa, tak bym to nazwała, co bardzo ciekawie wykreowana i tu też jest element lastryko. Ale już niebawem premiera i jeszcze jedna kolekcja obok tego timeless, czyli taka ponadczasowa, elegancja, nigdy nie przemijająca. I to wszystko chcemy zaprezentować już we wrześniu i to takim otwarciem, na które czekamy, ponieważ w tamtym roku ominęły nas targi branżowe, targi wszystkich ceramik świata, które odbywają się co roku w Bolonii we Włoszech. Wiadomo, nie mogliśmy, cały świat się zamknął, w tym roku się na to szykujemy, mamy tam swoje stoisko, gdzie chcemy zaprezentować klientom właśnie Macieja Zienia. I co ważne, te wszystkie style można ze sobą mieszać. To nie jest tak, że oddajemy 5 kolekcji w ramach tego stylu i tylko tu się zamykamy. Nie, to właśnie o to nam chodziło, żeby to spektrum wyboru dla naszych klientów było zdecydowanie szersze. I to nie tylko ta Bolonia i Maciej Zień, ale bardzo ciężko teraz pracujemy, żeby już przygotowywać prototypy i już dać wybór naszym klientom do jeszcze nowszych kolekcji, które chcemy prezentować. W kolejnym cyklu porozmawiamy wspólnie z ekspertami, z Anią i z zaproszonym gościem o tej przestrzeni, w której w sumie, wbrew pozorom, spędzamy dużo czasu. 100% naszego czasu. Mówię tu o łazience, tak? Także już teraz zapraszam. Państwa gościem była Ania Skonka-Wojtysiak. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy już teraz do oglądania kolejnego cyklu programu Kultura Przestrzeni. Zapraszamy, dziękujemy.
Panie dyrektorze, jaką ofertę ma Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli? Co ciekawego czeka na dzieci i młodzież? Ruszamy z cyklem warsztatów i spotkań z najmłodszymi, które odbywają się pod wspólnym hasłem wakacyjne znajomości. Realizujemy ideę wędrującego domu kultury, dlatego też te zajęcia będą odbywały się w kilku lokalizacjach w mieście. Wakacyjne znajomości to warsztaty i zajęcia, które realizujemy w czterech modułach. Artystyczna rozgrzewka, chce być eko. Uczę się bawiąc. To również cztery wyjazdy. Wyjazdy o tematyce ekologicznej. Tutaj realizujemy je z naszym partnerem, czyli Sieradzkimi Parkami Krajobrazowymi. Wypada również przypomnieć wszystkim mieszkańcom, nie tylko dzieciom i młodzieży, o naszej inicjatywie Letni Festiwal Kulturalny Leżaki. Cykl koncertów, 9 koncertów w różnych przestrzeniach miasta. One odbywają się przede wszystkim na wyspie w Parku Miejskim nad Zalewem Kępina. Trzecie miejsce to osiedle Karsznice. Przed nami jeszcze Tomasz Drozdek i Tietno, czyli warsztaty i koncert dla dzieci, multiinstrumentalista, który zagra nad Zalewem Kępina. Święto Kwiatów 31 lipca w Karsznicach, połączone z leżakami i koncertem zespołu Warta Folk Bands. Oprócz tego w sierpniu planujemy jeszcze 2 koncerty. Zakończymy wakacje 28 sierpnia tutaj na Placu Wolności dużym piknikiem pod hasłem Jutro idę do szkoły. Warto zajrzeć do Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli, ponieważ macie dla mieszkańców i nie tylko ciekawą wystawę. Tak, wystawa jest bardzo ciekawa. Wystawa pod tytułem Dotrzyj tam przed wszystkimi, autorstwa pani Magdaleny Rzeźniczak. Będzie dostępna dla wszystkich chętnych do końca sierpnia bieżącego roku, przez całe wakacje w godzinach pracy biblioteki. To jest wystawa kolaży. Autorka zajmuje się tym już od kilku lat. Wystawia swoje prace w Katowicach, w Domu Kultury w Łasku, w Centrum Integracji Ratusz, a teraz gości w progach biblioteki. Także serdecznie zapraszamy na wystawę od poniedziałku do piątku. Dlaczego warto przyjść do Miejskiej Biblioteki w Zduńskiej Woli i obejrzeć właśnie pani pracę? Biblioteka daje nam możliwość poobcowania z kulturą i sztuką. Są to ciekawe formy łączenia różnych już wcześniej zmontowanych prac, można powiedzieć, tylko po prostu daje im nowe życie, bo łączy je w nieoczywisty sposób bardzo często. Kolaż właśnie dla mnie jest większą możliwością wyrażenia siebie. Ja to mówię, że to jest mój pamiętnik zazwyczaj, dlatego, bo inspiruje mnie życie i codzienne sytuacje i przeżywam emocje mocno i wyrażam je poprzez kolaż, tak to wygląda. Od paru lat publikuję swoje prace na Instagramie, gdzie można mnie znaleźć pod nickiem Dziki Las Kolażys. W tym momencie też udało mi się dostać na targi plakatu i tam na stronie targi plakatu dostępne są moje plakaty do kupienia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli także jest nastawiony na aktywne spędzanie czasu w wakacje. Zaczynamy oczywiście półkoloniami w 2 turach, praktycznie około 90 osób, dzieciaczków tutaj będzie bawiło się na takich półkoloniach całodziennych. Następna procedura to oczywiście Mistrzostwa Zduńskiej Woli w grze w kręgle fińskie, czyli molki. Zachęcamy do udziału w tej grze. Bardzo szybko się można nauczyć i tutaj każdy może wystartować. Od malutkiego dziecka do, można powiedzieć, do babci, dziadka. Tu wszyscy mogą wystartować i zachęcamy oczywiście do brania udziału w tych mistrzostwach. To 14 sierpnia tutaj organizujemy też na Orliku przy ulicy Zielonej. Mamy już praktycznie około 30 zawodników z Polski, którzy się zgłosili, a później można przenieść to oczywiście na podwórka domowe, rodzinnie, można fajnie się bawić. Kolejna taka propozycja, nasza sportowa Kępina, tutaj w Zduńskiej Woli też bardzo fajne zajęcia dla wszystkich mieszkańców Zduńskiej Woli. We wrześniu bardzo, bardzo ciekawa propozycja, piłka ręczna na Orlików, finał mistrzostw wojewódzkich. W tym roku finał odbędzie się w Zduńskiej Woli, też na Orliku przy ulicy Okrzei. Najlepsze drużyny z całego województwa łódzkiego przyjadą do Zduńskiej Woli, aby pograć w piłkę ręczną. Dzień sportu na Orliku, wielki dzień sportu, będzie 9 września. Bardzo duża impreza dla wszystkich dzieci. Kolejna jeszcze impreza ciekawa, której MOSIR organizuje, samoobrona na Orliku. Też będziemy zachęcać mieszkańców. Będzie to projekt oczywiście przez Fundację Orby Sportu, ale zakwalifikował się u nas na Orliku i też będziemy takie działania robić. W Zduńskiej Woli, niezależnie od pogody, oczywiście można korzystać z basenów. To ciekawe miejsce do odpoczynku. Oprócz basenów odkrytych, które są świetną ofertą dla mieszkańców nie tylko Zduńskiej Woli, ale także okolic, teraz dysponujemy od 1 czerwca pięknym kąpieliskiem, basenami krytymi. W skład naszego obiektu wchodzi basen z
sportowy z niecką 25-metrową, tutaj mamy 6 torów pływackich oraz basen rekreacyjny. Basen rekreacyjny podzielony jest na dwie części, mamy tutaj nieckę z ruchomym dnem, którą możemy od zera ustawić do 1,60 m głębokości, no i nieckę rekreacyjną z różnymi atrakcjami zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Hydromasażer, rwąca rzeka, mamy brodzik, wodny plac zabaw, no i piękne saunarium. Zapraszamy wszystkich od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 22, a w weekendy i święta od godziny 8 do 22. Obiekt w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych, także zapraszamy dorosłych, dzieci, całe rodziny. Mamy różną ofertę biletową w zależności od godziny pobytu, dnia tygodnia. Mamy 300 szafek, więc 300 osób może teoretycznie przebywać na obiekcie. Mamy bardzo ciepłą wodę, ponieważ w nietce basenu sportowego woda ma 27 stopni, w nietce rekreacyjnej to są 33 stopnie, także woda jest bardzo ciepła, więc bez względu na pogodę, deszcz, słońce zapraszamy wszystkich serdecznie. Prowadzone są u nas na obiekcie przez różnego rodzaju szkółki komercyjne zajęcia z nauki pływania, są zajęcia z akwaerobiku, także zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odwiedzenia naszych obiektów. Oczywiście ciekawą atrakcją tutaj z Duńskiej Woli i okolic jest skansen w Karsznicach. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania tego ciekawego miejsca. To można tak powiedzieć, że ostatnio zrobił się jedną z najciekawszych atrakcji w naszym powiecie, no, nie ujmując oczywiście innym atrakcjom. Serdecznie zapraszam do odwiedzania nas. Możemy zobaczyć tutaj bardzo ciekawą kolekcję zabytkowych pojazdów szynowych, czyli przede wszystkim parowozów, ale też spalinowozy, elektrowozy, zabytkowe wagony, czy też na przykład takie ciekawostki, jak na przykład jedyny zachowany wagonik kolejki na Gubałówkę, czy też żuraw parowy, obok którego stoimy. Zapraszam do zwiedzania samego skansenu z przewodnikiem, dlatego że będziecie Państwo mogli się dowiedzieć bardzo dużo o historii Karsznic, historii przemysłu, historii kolei. Można wejść też na przykład do środka niektórych parowozów, zobaczyć, jak wyglądają mechanizmy, które sterują tymi parowozami. Można się oczywiście też dowiedzieć w ogóle o budowie parowozu, czyli jak ten parowóz działa konkretnie, tak jakie elementy się na nim znajdują, w jaki sposób był oświetlany, w jaki sposób hamował, w jaki sposób ruszał, jaką prędkością jechał, tak? Ile miał kół, dlaczego koła są mniejsze, dlaczego koła są większe. To wszystko znajdziecie, jakby odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo właśnie u nas w naszym skansenie. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Panie Prezydencie, do Zduńskiej Woli można przyjechać na przykład na baseny i skorzystać z wielu innych atrakcji, które oferuje miasto. Dokładnie, Szanowni Państwo, przed nami kolejne upalne dni w lipcu i w sierpniu, dlatego zapraszamy do Zduńskiej Woli. Zapraszamy oczywiście na baseny odkryte. Funkcjonują wszystkie niecki, wodny plac zabaw, duży basen 40-metrowy oraz ten basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią. Są ratownicy, są zajęcia z pierwszej pomocy, ale to oczywiście nie wszystko, co przygotował na te wakacje MOSiR. MOSiR organizuje również spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, organizuje również półkolonie, Mistrzostwa Zduńskiej Woli, fińskie kręgle. To również ciekawa atrakcja, więc polecam spędzanie czasu z MOSiR-em, ale również inne instytucje przygotowały pełen zakres oferty kulturalnej Muzeum Zduńskiej Woli. Są warsztaty, dzieciaki, ale również osoby dorosłe mogą uczestniczyć w zajęciach, poznawać architekturę, etnografię, historię miasta. Miejski Dom Kultury oprócz działającego kina przygotował pełną ofertę kulturalną. Są leżaki, czyli cykle koncertów i na wyspie w parku, ale również w Karsznicach, również na Kępinie. Pod koniec sierpnia będzie duża impreza dla najmłodszych. Skansen Lokomotyw w Karsznicach cały czas pracuje, tam jest również bardzo dużo zwiedzających. Na Kubisiewicza mamy również otwarty 1 czerwca basen kryty, cieszy się również bardzo dużą popularnością. Kiedy obserwuję samochody przyjeżdżające i na basen odkryty, ale również na ten basen zamknięty, widzę, że oprócz Zduńsko-Wolan korzystają z niego bardzo chętnie mieszkańcy Sieradza, mieszkańcy Łasku, Pabianic, Łodzi. Sporo trafia się również rejestracji z terenu województwa wielkopolskiego. Także zapraszam do korzystania z
atrakcji przygotowanych przez Zduńską Wolę. Myślę, że naprawdę w mieście można w tym roku ciekawie, interesująco i aktywnie spędzić czas. Uzdrowisko Termalne Uniejów zaprasza wszystkich w podróż po zdrowie, wewnętrzny spokój, relaks i dobrą zabawę. To pięknie położona nad rzeką Warto miejscowość, oferująca swoim gościom najlepszą leczniczą wodę termalną w Polsce, ciszę, kontakt z wyjątkową przyrodą, historią i smaczną kuchnią regionalną. Drodzy goście, bardzo się cieszymy, że Termy Uniejów zostały ponownie otwarte. Od 28 maja pierwsi goście ponownie zawitali do obiektu. To był trudny czas dla wszystkich, również dla nas, dlatego tym bardziej się cieszymy, że możemy Państwa ponownie witać w obiekcie. Zabiorę Państwa dzisiaj na krótki spacer. Opowiemy o tym, jakie zasady panują w obiekcie, co robimy, żeby nasi goście czuli się bezpiecznie, komfortowo i żeby mogli się w pełni zrelaksować. Zapraszam. Przy samym wejściu znajdują się linie informujące o tym, żeby nasi goście zachowywali odstępy, ponieważ jest to bardzo ważne i dbamy o to, przypominamy, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie. Wyłączyliśmy z użytkowania szatnie. Nie ma zbyt wielu miejsc do siedzenia już w samej poczekalni w recepcji, po to, żeby nasi goście się nie gromadzili. W samym obiekcie znajduje się bardzo dużo miejsc do dezynfekcji dłoni. Zachęcamy gości, żeby korzystali oczywiście z maseczek. Teraz zdezynfekujemy dłonie, tak jak zachęcamy naszych gości. Znajdujemy się w strefie szatni. Drodzy goście, tutaj możecie czuć się bezpiecznie. Nasz personel w ciągu dnia dezynfekuje w częściach wspólnych zarówno klamki, jak i suszarki. Zachęcamy naszych gości, żeby dopiero tutaj zdejmowali maseczki. Bardzo istotne jest również to, że wszystkie szafki są dezynfekowane bezpośrednio po wyjściu każdego gościa. Nasz personel również podczas przydzielania szafek dba o dystans, czyli jeżeli mamy rodzinę, dostają oni szafki blisko siebie, ale już następni goście zostają rozrzuceni po szatni, żeby nie było nadmiernego kontaktu wśród gości. Tutaj mamy bardzo ważne informacje, czyli jak skutecznie dezynfekować ręce. Dezynfekcja oraz informacja, że w pomieszczeniu, czyli na tryski toalety, może znajdować się jednocześnie 5 osób. Znajdujemy się w hali basenowej. W końcu mamy wodę i należałoby powiedzieć kilka słów na temat tej wody. Uniejowska woda termalna dzięki swoim wspaniałym właściwościom neutralizuje w pełni wszelkie bakterie i wirusy, dlatego drodzy goście, możecie czuć się tutaj w pełni bezpieczni. Obecnie pracujemy w 50% obłożeniu, czyli jednorazowo możemy przyjąć na naszym obiekcie 1000 gości. Sanus per aquam, czyli zdrowie przez wodę, to główna dewiza, którą kierujemy się w Uniejowie. Do Uniejowa przyjeżdżamy po zdrowie, po relaks, po urodę. Obecnie jesteśmy wszyscy zmęczeni sytuacją, lockdownem. Tak ważne jest dla nas zdrowie psychiczne, wypoczynek, relaks. Woda termalna wykorzystywana jest zarówno w rehabilitacji, jak i w profilaktyce, w leczeniu wielu schorzeń, narządów ruchu, układu oddechowego, układu pokarmowego. Drogie panie, bardzo dobrze wpływa na skórę, zwiększa jej elastyczność, jak również możemy przy jej pomocy pozbyć się celulitu. Uniejowska woda termalna wydobywana jest z 2000 metrów. Na wypływie jej temperatura wynosi od 68 do 70 stopni Celsjusza. Śmiem twierdzić, że dzięki swojemu składowi i właściwościom jest to najlepsza woda termalna w Polsce. Do dyspozycji gości oddajemy 2,5 tysiąca metrów kwadratowych lustra wody oraz liczne atrakcje wodne. Zachęcamy do odwiedzin naszego obiektu rodziny z dziećmi, ponieważ dzieciaki na pewno nie będą się u nas nudzić. Mogą korzystać między innymi ze zjeżdżalni, z wodnego placu zabaw oraz wielu innych atrakcji. Na naszych gości czekają bicze wodne, jacuzzi, dysze, masażery oraz plaża trawiasta z leżakami. Podczas gdy dzieci korzystają z wodnych atrakcji, rodzice mogą wypoczywać i relaksować się na leżakach. Na naszych gości czeka również strefa gastronomiczna. Zarówno restauracja w środku, jak i na zewnątrz działa w reżimie sanitarnym. Znajdujemy się w strefie ciszy. Obecnie to jest szczególnie ważne. Do dyspozycji naszych gości oddajemy strefę
saunową, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno zimą, jak i również teraz. W strefie ciszy mamy do Państwa dyspozycji m.in. słoneczną łąkę. Zachęcamy, aby nasi goście skorzystali z tężni. Tutaj powietrze nasycone solami pomaga naturalnie się inhalować oraz korzystnie wpływa na układ oddechowy. Goście mogą się tutaj w pełni zrelaksować i wypocząć, a niekiedy zdarza się, że nawet zasypiają. Można korzystać również z stanarium, czyli z sauny niskich temperatur z łagodną parą. Dużym zainteresowaniem naszych gości cieszą się rytuały saunowe, które odbywają się w poszczególnych saunach. Do Państwa dyspozycji oddajemy sauny suche, parowe, łaźnię turecką, saunę bania. W strefie ciszy znajdują się również takie atrakcje, jak m.in. basen lodowy oraz komora śnieżna. Bardzo ciekawa opcja dla tych, którzy chcą się schłodzić po skorzystaniu z sauny. W Uniejowie znajduje się świetna baza hotelowa i noclegowa dla tych, którzy zechcą w uzdrowisku spędzić więcej czasu. Niewątpliwą zaletą jest ich bezpośrednie sąsiedztwo z termami Uniejów, ich wyjątkowy klimat i jakość świadczonych usług. Apart Hotel Termy Uniejów jest największym centrum konferencyjno-eventowym w Uniejowie. Sale jednorazowo mogą pomieścić 450 osób, ale można je również podzielić na kilka mniejszych. Apart Hotel Termy Uniejów został otwarty w 2019 roku. Znajdują się tutaj 172 pokoje. Obecnie hotel działa z 50% obłożeniem, podobnie jak Termy Uniejów, czyli jednorazowo możemy przyjąć 172 gości. Wszystkie pokoje urządzone są w nowoczesnym stylu. Ciekawostką jest to, że w każdym pokoju znajduje się kurek z wodą termalną, także można korzystać z dobrodziejstw uniejowskiej wody termalnej również w hotelu, w każdym pokoju, bez wychodzenia. Hotel zlokalizowany jest w otoczeniu przyrody, tuż przy zespole zamkowo-parkowym w pięknym uroczysku zieleń, gdzie nasi goście mogą mieć bezpośredni kontakt z naturą i pięknym starodrzewem, który jest tutaj widoczny. Cały teren zielony, który mamy przy hotelu, wyposażony jest w dużą ilość leżaków. W hotelu zlokalizowana jest również strefa spa. Posiada własny basen, siłownię oraz gabinety masażu. Apart Hotel Termy Uniejów ma też swoją smaczną stronę, czyli restaurację, Aqua Restaurant. Do dyspozycji gości pyszna kuchnia, regionalne produkty. Stawiamy na sezonowość, na lokalnych dostawców. Ofertę kierujemy również do rodzin z dziećmi. Dzieci mogą spędzać czas w hotelowej bawialni, na zewnętrznym placu zabaw albo w strefie gier kreatywnych na zewnątrz hotelu. Goście mogą spędzać czas w przestronnym lobby barze lub na przygotowanym tarasie przy hotelu. Zapraszamy serdecznie do Uniejowa. Proszę pamiętać, że Uniejów to nie tylko termy. Czeka na Państwa zamek, zagroda młynarska, pyszna kuchnia, spacery bulwarami, rzeka Warta. Również Apart Hotel Termy Uniejów, który oferuje swoim gościom pobyty weekendowe, zarówno z rodziną, jak i oferty na spotkania biznesowe. Wypoczynek w sercu Term Uniejów zadowoli nawet najbardziej wymagających gości. Zapraszamy do uzdrowiska termalnego Uniejów. To tutaj odnajdziesz wewnętrzny spokój i wrócisz do zdrowia. Z Uniejowa wyjedziesz młodszy, w pełni zrelaksowany, z dużo większym apetytem na życie. Uzdrowisko Uniejów Park to Twoje miejsce relaksu, zdrowia i witalności. W centrum rehabilitacji połączonym z hotelem i strefą spa skorzystają Państwo z właściwości zdrowotnych i pielęgnacyjnych uniejowskiej wody termalnej. Głównym kierunkiem działalności uzdrowiska Uniejów Park jest rehabilitacja schorzeń narządu ruchu, mająca na celu przywrócenie pacjenta do maksymalnej sprawności w możliwie krótkim czasie. Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego na program rehabilitacji onkologicznej Rehabilituj się na zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2016-2020 do uzdrowiska Uniejów Park. Na program, jeszcze raz podkreślam, Rehabilituj się na zdrowie. Program jest skierowany tylko dla mieszkańców województwa łódzkiego. Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia psychofizycznego oraz powrót do zdrowia pacjentów onkologicznych z województwa łódzkiego. Szczegóły dotyczące
programu przedstawią nasze fizjoterapeutki. Rehabilitacja w programie trwa od 10 do 30 dni w zależności od zabiegów, które są dobierane indywidualnie, od możliwości oraz potrzeb danego pacjenta. Lekarz rehabilitacji zleca takie zabiegi. Mamy zabiegi z kinezoterapii, fizykoterapii oraz hydroterapii. Pacjenci także mogą skorzystać z porady psychologa, psychoterapeuty, dietetyka oraz biorą udział w edukacji zdrowotnej. Od 2020 do końca 2022 roku na terenie Instytutu Zdrowia Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park realizowany jest program dotyczący pacjentów chorych przewlekle onkologicznie. Instytut współpracuje także ze Szpitalem w Łęczycy. Zarówno choroba nowotworowa, jak i skomplikowane leczenie onkologiczne mogą prowadzić do zaburzenia funkcji narządów pacjenta, głównie narządów ruchu, do pogorszenia stanu sprawności, zmniejszenia tolerancji wysiłku, jak i wielu innych powikłań. Żeby temu zapobiec, konieczne jest w procesie leczniczym wprowadzenie takiego niezbędnego ogniwa, jakim jest rehabilitacja onkologiczna. W naszym uzdrowisku pacjenci kwalifikowani są do rehabilitacji onkologicznej przez specjalistę onkologii klinicznej. Następnie program rehabilitacji układa lekarz rehabilitacji. W powrocie do zdrowia należy wspomóc pacjenta i w naszym uzdrowisku jest to dostępne praktycznie od ręki. Nie ma terminów oczekiwania i pacjenci kwalifikowani są każdego miesiąca do rehabilitacji onkologicznej. Jeśli są Państwo w trakcie leczenia onkologicznego bądź mają Państwo bliskich, którzy leczą się onkologicznie, zapraszamy do uzdrowiska Uniejów Park, żeby skorzystać z naszego programu rehabilitacji onkologicznej. Udział w programie ma na celu poprawę stanu psychicznego pacjentów oraz ich powrót do pełnej sprawności fizycznej, w tym również zawodowej. Program zakłada także interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne, a pacjenci będą mogli korzystać z nich grupowo i indywidualnie. Projekt zakłada dwie ścieżki zgłaszania się do programu. Osoba spełniająca kryteria zostaje zgłoszona przez lekarza prowadzącego onkologa poprzez skierowanie do projektu, bądź osoba zgłasza się sama poprzez kontakt telefoniczny do nas, gdzie udzielamy szczegółowych informacji, poprzez kontakt drogą mailową, bądź poprzez stronę internetową Rehabilituj się na zdrowie. W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które mają orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy, bądź osoby, które w momencie chęci skorzystania z programu uczestniczą w innej rehabilitacji w ramach NFZ, ZUS bądź KRUS. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza na zabawy i konkursy rekreacyjno-sportowe dla dzieci pod tytułem Wakacje na luzie. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 22 lipca o godzinie 16 na osiedlu Klonowe 1, teren zielony za blokiem przy ulicy Bohaterów Września 67 od strony sklepu Smaczek. W programie przewidziane są przeciąganie liny, skoki w workach, gry z balonami, konkursy zręcznościowe i muzyczne, zabawy z chustą animacyjną, quizy, warsztaty artystyczne i dmuchany tor przeszkód. Zapraszamy do uczestnictwa i dobrej zabawy. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego Biznes na Plus, której organizatorem jest Województwo Łódzkie. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez stronę internetową biznesnaplus.lockie.pl w następujących kategoriach: Świadomi w biznesie Nagroda Publiczności, Debiut Roku, Lider Innowacji, Eksportowy Produkt Roku i Projekt Przyszłości. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2021 roku. Liderów poznamy 28 października podczas 14 Europejskiego Forum Gospodarczego. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do wzięcia udziału.
Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza wakacje 2021 i zaprasza do udziału w 5 zaplanowanych wydarzeniach. W czwartek 22 lipca na osiedlu Klonowe czekają zabawy i konkursy rekreacyjno-sportowe dla najmłodszych pod tytułem Wakacje na luzie. 6 dni później, w środę 28 lipca, wakacyjny park rozrywki. Impreza we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną odbędzie się w Parku Broniewskiego przy bibliotece. W sobotę 7 sierpnia Spółdzielczy Dom Kultury ponownie zaprasza do Parku Broniewskiego, tym razem na galę kapel we współpracy z Kapelą Pożarniki. Wystąpi zespół Akord z SDK. Środa 11 sierpnia to czas na street art oczami dziecka. Mali artyści będą tworzyć murale na garażach przy ulicy Piłsudskiego. Na zakończenie wakacji SDK zaprasza do Parku Broniewskiego 30 sierpnia na imprezę pod tytułem Wakacje będą znów. Więcej informacji o wydarzeniach będzie można uzyskać w Spółdzielczym Domu Kultury przy Alei Pokoju 11 pod numerem telefonu 43 827 16 20 lub na stronie internetowej sdk.ssmsierac.pl. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Policja! Często słyszymy i czytamy w mediach o osobach oszukanych metodami. Na wnuczka, na policjanta, na pracownika spółdzielni mieszkaniowej i tym podobne. Nowe technologie i sposoby komunikowania się, a ostatnio również okres pandemii, wykorzystywane są przez tych, których głównym celem jest wyłudzenie od nas pieniędzy. Oszuści bardzo często wykorzystują ludzką wrażliwość, otwartość i dobroduszność. Potrafią zręcznie manipulować i grać na uczuciach. Celowo wprowadzają zamęt w umyśle osoby oszukiwanej, stwarzając sytuację trudną emocjonalnie. Przestępcy działają bezwzględnie i z chłodnym wyrachowaniem. Dlatego mamy dla Państwa kilka cennych rad. Pamiętaj. Za każdym razem upewnij się, z kim rozmawiasz. Nie podawaj swoich danych personalnych obcym osobom. Nie podpisuj żadnych dokumentów oraz umów, których treści nie znasz. Nie zaciągaj pożyczek ani kredytów oferowanych Ci przez osoby, które wywierają na Tobie presję. Nie mów obcym osobom, gdzie przechowujesz swoje pieniądze oraz rzeczy wartościowe. Nie wpuszczaj do domu nieznanych Ci osób. Nie przekazuj nieznajomym pieniędzy oraz wartościowych rzeczy. Pamiętaj, policja nigdy nie prowadzi działań przez telefon, a policjant nie dysponuje cudzymi pieniędzmi. Bądź czujny i rozważny. Nie postępuj pochopnie i pod wpływem emocji. Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń do osoby, której ufasz. A w przypadku niepokojących zdarzeń, dzwoń pod numer 112. Dobry, witamy w SłuchMedzie. Wykonujemy bezpłatne, kompleksowe badania słuchu. Posiadamy w ofercie najnowsze, indywidualnie dopasowywane aparaty słuchowe firmy Oticon. Nazywam się Beata Cybulska. Jako protetyk słuchu pracuję od 17 lat. Zapraszam na badanie słuchu. Systematyczne wizyty kontrolne zapewniają komfortowe użytkowanie aparatów słuchowych.
kłopot ze słuchem, zapraszamy do nas. Aleja Pokoju 11, Sieradz. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter często punktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawów montowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma Ekowiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy.
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Oryginalne aranżacje, wysmakowana przestrzeń, rozwiązania ergonomiczne i estetyczne. Jeżeli marzysz o wnętrzu na miarę Twoich potrzeb, stylu życia, osobowości, planujesz remont, salon meblowy Tata kompleksowo wyposaży każdą przestrzeń. W ofercie designerskie ikony stylu, klasyka o unikatowej wartości, polskie marki Vox, Meblomag, Gala czy Taranko. Także trendy sezonowe, produkty codziennego użytku i ponadczasowe. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowany moodboard. Działamy holistycznie od projektu po kompleksowe wyposażenie. Nasza kreatywność nie zna granic. Od stylu vintage, postindustrialnego, glamour, aż po kolonialny, orientalny czy prowansalski. Jesteśmy dla Was w dwupoziomowym salonie na powierzchni 1200 metrów. Gwarantujemy profesjonalne porady dekoratorskie, produkty wysokiej jakości oraz dogodny system płatności. W tych trudnych czasach pandemii prowadzimy sprzedaż zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do naszego salonu w Sieradzu przy ulicy Warszawskiej 11A. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu 509-407-463 oraz 519-303-701. Nasze aranżacje i kolekcje mebli w Twoim wnętrzu. Zapraszamy! Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Walka z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Nasze materiały możecie oglądać na www.8tvl.pl. Jesteśmy również na Facebooku i YouTubie. Już teraz zapraszam na letni przegląd wydarzeń, już w piątek po godzinie 18. A na dziś dziękuję za uwagę i do zobaczenia.